Witam w nowej serii Let's Playów poświęconych Shin Megami Tensei. Jest to ikoniczny i niesamowicie wpływowy cyberpunkowy RPG stworzony przez Atlus, wydany w 1992 roku na konsoli Super Famicom. Przez wiele, wiele lat, jak widać, 10 lat upłynęło od wypuszczenia gry do utworzenia fanowskiego tłumaczenia. Wydaje mi się wręcz, że trzecia odsłona serii szybciej trafiła na zachód niż to. W każdym razie zaczynamy. Tajemnicza lokacja służy jako wprowadzenie postaci. Zaczynamy od protagonisty. Subtelnie. Okej. Rozdzielenie statów. 18 punktów. Na ślepo można trochę rozstawiać w pierwszym podejściu. Ważne jest, trzeba wiedzieć, że dla protagonisty statystyka magii jest praktycznie bezużyteczna. Wszystkie inne pełnią jakąś funkcję, chociaż inteligencja i szczęście są trochę mniej ważne. Ale siła magii jest po prostu nie dla niego. Pierwsza ważna informacja. Istnieje prawo, istnieje chaos, istnieje równowaga. To jest ważniejsze niż mogłoby się zdawać, chociaż dzisiaj, kiedy już tyle megatenów wyszło, chyba wielu może się domyślić, o co chodzi. Ok, pierwszy towarzysz, powiedzmy, poświęcony Bogu. Nieco subtelniej niż Adam. Ponownie rozdajemy mu staty i ponownie nie wiadomo dokładnie, co może być ważne. W przypadku towarzyszy nie ma jednej dobrej szkoły, na które staty wydawać, chociaż prywatnie chyba im szczęście zazwyczaj ograniczam, ale to różnie bywa. Zresztą w ich przypadku akurat nie jest to aż takie ważne, ale dlaczego to się okaże? Chce iść z nami? To niech idzie z nami. Drugi towarzysz. Słaby, który szuka mocy. Ciekawe, czy komuś będzie chciał goglować te imiona. Ok, ponownie 18 punktów. W jego przypadku akurat faktycznie opłaca się inwestować w magię, bo jest całkiem solidnym magiem.
Yuriko. I przy okazji Shin Megami Tensei, jak się okaże w toku gry, bardzo dosadnie się okaże, zdecydowanie jest grą nie dla dzieci. Wręcz dla dorosłych nawet, albo przynajmniej dla późnych nastolatków. Ze względu zarówno na tematykę, jak i treść. Ale dobra, wracamy do gry. Protagonista się budzi. To nie jest wyjaśnione tutaj nigdzie bezpośrednio w grze, ale co można o nim powiedzieć? Przede wszystkim otrzymał plik na komputerze swoim. Od Stevena. Dostajemy program do przyzywania demonów. No fajnie się zaczyna. Jeśli chodzi o protagonistę, to co o nim wiadomo, jest nastolatkiem raczej z drugiej połowy, między 15 a 18. Ponadto nie widzimy go nigdy w żadnym momencie, ale jak można wywnioskować z toku gry, posiada, zresztą co widać na artworkach, posiada własny taki przenośny Google Glass, powiedzmy. Sterowanie z klawiatury założonej na ramieniu, to jest komp, się nazywa, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie tutaj nasza matka mówi nam, że całą noc wyły syreny, coś się wydarzyło w pobliskim parku. Policja odwróciła teren, a my idziemy dla niej po kawę. To jest nasz pieseł. Dobry pieseł. Ikoniczna dla serii mapa świata, szczególnie znacznik miejsca drużyny. Faza księżyca będzie miała znaczenie później, kasa będzie miała znaczenie teraz. Jesteśmy odgrodzeni, wyjść nie można, śledztwo. Mag. Co to jest mag? To się okaże. Może wyjaśnię, jak nie wygra, nie wyjaśni sama w porę, to ja powiem, ale to później. Dom sąsiedni. Doktor żyjący obok jest znajomym rodziny. Ma córkę, której akurat tutaj nie ma, więc idziemy. Co jeszcze jest w odgrodzonej dzielnicy? Na południe jest park, który jest odgrodzony. Ciekawi mnie, jak mapa gry się miała do rzeczywistej mapy Tokio z tamtego okresu. To trzeba będzie kiedyś sprawdzić. Tymczasem w parku Inogashiri, jak widać, jest śledztwo. Teren jest odgrodzony. Przejścia nie ma. Karty nie ma, drzwi zamknięte. Szpital. Drzwi zamknięte. Dobra, jak widać, tutaj nic więcej nie ma, teren odgrodzony. Wchodzimy do stacji. Co tutaj może ciekawego być? Gościu, który handluje antykami, handluje też jakimś innym towarem. Ta wiedza przyda się później.
zaczyna dziać. Tu się zaczyna prawdziwa gra. Wpadł demon, Gaki, wyrwał, porwał gardło temu facetowi. Cała scenka jest trochę niejasna i nie wiem, prawdę mówiąc, czy on się tak bał nas, czy się bał demona. Demona wcześniej nie było widać. W każdym razie jest martwy, a my mamy jego nóż. Uroczo. Magii nikt nie ma. Stan naszej postaci, jak widać. Trzeba ten nóż ubrać. Okej, demony atakują, nas trochę zranił, trzeba się wyposażyć w jakiś strój ochronny. Menusy są trochę skopane, no niestety. Znaczek płci, która może ubrać dany sprzęt, trochę zasłania nazwę, która zresztą w ogóle się nie mieści w tym. Uroki fan translacji z 2002 roku. Dobra, to co kupiłem trzeba ubrać, ponieważ oczywiście, że trzeba ubrać. Interfejs nie jest za wygodny, chociaż widywałem gorsze na tej konsoli. Ale niewiele gorszych. Tu się okaże jeszcze. Dobra. Co tu jeszcze jest? Leki. Warto parę kupić. Ta gra się naprawdę nie cacka. Potrafi być naprawdę, naprawdę perfidna. Trzeba być przygotowanym i nikt nawet nie powie, że trzeba być przygotowanym. Dobra, tyle na razie powinno starczyć. Kawiarenka. Na, w parku na południe jakaś dziewczyna została zamordowana. Mało tego, została pozbawiona kończyn. To była koleżanka z klasy, jak tej znajomej naszej, Yuriko. Tajemniczy komentarz. I już jej nie ma. Była tutaj? No, byliśmy w tym szpitalu i co? Szef, ordynator szpitala zachowuje się dziwnie, podobno nawet wykonuje dziwne eksperymenty. Cóż to może znaczyć? Okej, tu jest szef kawiarenki. A tak, przyszliśmy po naszą kawę. A, nie ma się co martwić, nie trzeba płacić. Przy dostawie. To jest chyba jedyna sugestia, co robić dalej w tym momencie. Rzadko się takie zdarzają. Mamy pójść się przespać, odpocząć, żeby rany się zaleczyły, ale to później jeszcze zobaczymy, co tutaj jest. Niewiele. Tu jest wyjście. Ten gość też dostał program przyzywania demonów, czyli jak widać wszyscy w sieci po prostu dostali. Ale niektórzy je po prostu wywalili. No nie wiadomo, co tam może w ogóle w sieci ktoś ich przesłać. Noże. A jest szereg broni, na żadną z nich nas nie stać. No, Dyko, nie zraj nikogo tym nożem. Handlarz antykami. Nie ma nam nic do powiedzenia, idziemy stąd. On ma tam szereg antyków, takich niby, które nic nie robią na tym etapie gry. Dobra, wszystko zobaczyliśmy. Pora za sugestią. Pójść się przespać.
odpocząć. Właśnie. No jest znacznie mniej bezpiecznie ostatnio. Demony. Weźcie Pascala na spacer co jakiś czas, bo to jest fajna porada. Wracając do tego, śpimy. I znowu jesteśmy tutaj. Jest Ariel. Jest Ramiel. Jest Yuriko. I wdepliśmy w coś. Najwyraźniej ci tutaj goście chcą przyzwać jakiegoś demona, poświęcić kogoś, dziewczynę tą. Próba ratunku, ten z tyłu ma jakiś wielki mecz, my nie mamy broni, ale kapłan sam nas zauważył. Nazwijmy ją. Tutaj już bez żadnych gierek, może i bez żadnych nawiązań specjalnych. Dobra. A może nie. Bez szału. Coś się stało? Czy oni się wystraszyli imienia, czy coś innego się stało, czego nie zauważyliśmy? W każdym razie dziewczyna jest uratowana. Gdyby ją poświęcili, zostałby przyzwany straszny władca demonów. Ponownie rozdzielamy statystyki. Spotkamy się daleko później. I później zostaniemy znowu rozdzieleni. I pobudka. Zaczyna się dzień drugi. Nowy plik. Komputerowa automapa. Dobra, to starczy na ten odcinek. Kończymy. Ten dzień, zapis gry. Do zobaczenia w przyszłym odcinku.